Szymon, za nami trening w Bełchatowie. Jak się tutaj czujesz w tej hali, jak ją wspominasz z wcześniejszych sezonów? W sumie dobrze. Dobrze mi się tu zawsze grało, jak już miałem okazję zagrać. Nie pamiętam dokładnie wyników, ale ostatni mecz tu w Bełchatowie, jak byłem w Lublinie, to wygraliśmy, jeżeli się nie mylę. Jest dobrze. Lubisz takie właśnie małe, kompaktowe hale, jak ta chociażby w Bełchatowie? Jest bardzo przyjemne. Jeszcze jak jest pełna hala kibiców, to w ogóle się tutaj super gra. A jak, powiedz, wyglądał ten trening? Tak, trener dokręcił śrubę, przycisnął jeszcze dzień przed treningiem, czy to tak luźniejszy trening był? Nie, dzisiaj zupełnie luźniejszy, żebyśmy jutro mieli większą świeżość już na meczu. Ten sobotni mecz, ta inauguracja z Resowiem totalnie wyrzucona już z waszych głów, z twojej głowy? Ja myślę, że każdy ma tam z tyłu głowy, pamięta, bo to było niedawno, tydzień temu, dlatego też myślę, że jest jeszcze większa motywacja niż przed Rzeszowem, żeby po prostu pokazać dobrą siatkówkę z naszej strony. A jak te treningi wyglądały w ciągu tygodnia? Na czym tak dokładnie się skupialiście? Był jakiś taki jeden element, czy całościowo? Myślę, że nad wszystkim pracowaliśmy. Dokładnie dużo było ustawień, dużo zgrywania się ze sobą. Myślę, że nad wszystkim. To w takim razie, co będzie najważniejsze dla nas tutaj podczas tego niedzielnego meczu ze Skrą? Dobra nasza gra, to będzie najważniejsze.